We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, mam wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Bardzo serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka, na start którego pójdziemy nauczyć się nowego zaklęcia od mamy Nat. Gdyż udało mi się pokonać trolla, choć... Choć wtedy bądź nie bez drobnych problemów. Ale nie było to nic szczególnie trudnego. Ej, ładna karta. To jest cyk, ponurak! Nie wiem, czy już przypadkiem znowu nie przyciął cutscenki, bo trochę dziwnie to wyglądało, ale... I cyk, karteczka. Dziękuję. Zamiętanie konkurencji. Właśnie, trzeba kupić ulepszenie. No, super. Wróć. Wróciłem. To czemu się... Nie chcę... A, dobra, okej, nieważne. No tak, przecież muszę z nią pogadać, żeby mnie tego nauczyła. Okej, dla was tutaj opisik. Znaczy opis. Wiadomość? Tak, no to było spoko. I've completed all of my tasks, Professor Renoy. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? Zagrożenie na pewno. I can't get rid of this feeling of a coming danger. I see. Know that such omens are not damning if they can at least prepare us. And you are preparing yourself even now. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. No i proszę, kolejne zaklęcie do kolekcji. Descendo. Now, why not practice the new spell on the training dummy? Okej, mogę sobie na spokojnie zamiast Accio mogę użyć Descendo. Ponieważ Flipendo to jest taka alternatywa dla Accio. Nie wróć dla Depulso, ale to też wyrzuca przeciwnika w powietrze. Excellent. I think you have it. Flipendo, arresto momentum, incendio, descendo. At some point you must stop preparing and put your newly honed skills to the test outside of the classroom. No na to akurat dużo czasu nie zajdzie, żeby tego wypróbować. Wystarczy tylko wyjść z zamku i przejść się 20 metrów. I od razu nagle jest multum przeciwników, którzy chcą się ze mną napieprzać. Dobra. Niedola woźnego. Alohomora! Oj tak, idziemy po to i to zaraz. Tylko najpierw kupimy sobie modyfikację mietły.
Co to się w inwentarzu pokazało? A, list od profesor Wesley. Czyli to, co tam zebrałem. Kolekcję to później sobie będę dla siebie sprawdzał. Mapa. Mapa. Hogsmeade. No i co? No nie no. No tak, śledź misję. Let's go. Albercik, dawaj mnie upgradę. Mam tylko nadzieję, że jestem, że mnie stać na nie. W sumie tak na YOLO trochę tutaj przyleciałem. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. Panie, na spokojnie. Tysiaczka. I promise you. Jeszcze jedną miotełkę możemy mu dać. Przy okazji sprzedać wszystko, co jest gorsze. Tu niby jest gorsze, ale kto wie, może byłoby lepsze. Więc co jest gorsze, to oczywiście sprzedaję, bo nie potrzebuję takich śmiecie rzeczy. I proszę, prawie sobie zwróciłem za to. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumors of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Irondale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Panie, no oczywiście. Ale właśnie, co możesz mi powiedzieć więcej o tym torze? What more can you tell me about the next course? It's just a jaunt from here, south of Hogsmeade. Beautiful mountain views. The course was designed to test flyer stamina. Some of your classmates mentioned they were headed there, eager to see what Imelda has in store. A bit surprising, considering many of them expressed reticence at the idea of racing against through us all. I hope that won't deter you, and you'll give the course a go. At least think on it. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for Broom Flight. Report back as soon as you can. No spokojnie. Tak dla testu, tylko szybko sprawdzić, gdzie to jest w ogóle. Irondale. Nie, to kurde, ciągle tego jeszcze nie zrobiłem, to mnie troszeczkę irytuje. Tutaj? Nie, to jest Brockbarrow. Ten ikona w lokalizacji, znajdź na nią, zmienić użyte ikony, zmienić... Dobra, super. No nie, na południe od Hogsmeade, co, to będzie tutaj? Nie, to jest Aranshire. Gdzie ta miejscówka? Tutaj se smok leci, elo. Dobra, będzie szybciej to zlokalizować prostą misją. Ale póki co, i tak się tym nie będę zajmował, to jest co? Zajęcia o zwierzętach, to nie. Księżycowa niedola woźnego. Tym się zajmiemy. No i możemy z przystani się tutaj przenieść. W sumie czemu nie? Znaczy przenieść, przejść. I think like a stone. Hej, pomóc ci? Going for a swim? Goodness no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. I'm Nerida, by the way. We didn't officially meet, but we duelled in the Crossed Wands Club. Yes, of course. Good to see you again. And you. You seem quite interested in merpeople. I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the ministry, then the merpeople should have one too. I'm impressed. I think reaching out to the merpeople is a grand idea. You do? Oh, thank you. Of course, I haven't exactly done anything just yet. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but
I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. How has wizardkind fallen short in its treatment of merpeople? Well, we've consistently deigned merpeople as being beneath us despite the many similarities between our cultures. One can hardly blame them for declining being status by the Ministry years ago. Who are we to classify those of such beauty and intelligence? W ogóle to było świetne. Jak my jako czarodzieje nie ogarnęliśmy relacji? No bo twierdzimy, że są gorsi. Jak kurna wszystko. Ja mam wrażenie, że czarodzieje w Harrym Potterze myślą, że wszyscy i wszystko jest od nich gorsze, dopóki to coś nie spuści w pierdolu. What do you imagine a liaison to the Mer people would do? Oh, so many things. I want to know everything I can about them. After I've mastered swimming, I perfect my Mermish, of course. And I'd share with them anything they wanted to know about wizardkind. My hope is that by understanding each other better, both of our societies could grow. No to się nawet, myślę, może udać, biorąc pod uwagę, że Dumbledore znał trytoński i trytony pomogły w realizacji drugiego zadania w Hogwarcie. What is it about the Mer people that interests you so much? I can't begin to tell you how brilliant they are. I mean, rumor is that tales about them have infiltrated even the Muggle world. The oldest known Mer people, Sirens, come from Greece. And of course Scotland has Selkies and Ireland is home to Merrows. I could go on for ages about them. Their glorious underwater communities, domestication of sea life, their art and music. It's a travesty how little is understood about them. Dobra, jak ci mogę pomóc? Well, I can swim and could help you if you'd like. You'd really do that? Oh, thank you! Thank you, thank you! The last thing I want is for them to think I'd shunned their gift. Diplomacy is a delicate dance. Now, if I'm not mistaken, I think you can dive down to their cave from just there in the water. I can't wait to hear about what you find. One day soon, I'll see for myself. I just know it. Dobra. Czy mogę nurkować? Nie wiem. No, na razie powoli do przodu. I really should look into... No ale wiesz, ze skrzelozielem się o wiele łatwiej pływa niż bez niego. I co, użyjemy zaklęcia bąbel głowy i zejdziemy pod wodę, czy jak? Zanurkuj. Okej, no na razie polecieliśmy w dół, ale... Aha, okej, po prostu wlecieliśmy do jaskini, spoko. Odszukaj i zdobądź trytoński artefakt. Muszę to oświetlić? Maybe. No, kurde, nie to. Na krzyżaku, pamiętaj. Lumos. Nie. A, okej, okay, tutaj są. Revelio. Now then, I'll need you to come with me. Sądźmy. Now for the rest of you. Confringo. Luga. Mogę dwie naraz? Nie. Niestety nie. Za łatwo by było, co nie? Druga. I trzecia. What do we have in here then? O. Naruto will be happy about this. O, jakiś naszyjnik widzę. Zobaczmy opis.
aha, po prostu trytoński artefakt, artefakt trytonów. No shit, Sherlock. No, świetny. Bo szkoda, że nie mogę jakoś No, w sumie to mogę, wystarczy, że wzniosę się na miotle. I od razu będzie szybciej. Your gift from the mer people was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. Gdzie tam nie będziemy zatrzymywać? Bierz. Then I'm glad we helped to foster some healthy diplomatic relations. Merlin's beard. It's marvelous. I'm going to show it to everyone, including the ministry. Should I hand deliver or send by owl? Thank you again so much. You may have just helped improve relations between wizard kind and mer people for decades to come. A propos pytania, ja bym to dostarczył osobiście. Okej, okay, dość krótkie zadanie. Ale popchnęło mi wątek. Plus, kurde, tak niewiele brakuje, no. Jakaś karteczka jakby się znalazła, bo to byłby idealnie. Karteczka, może dwie Revelio i byłby level. A co za tym idzie? Kolejne talenty wydane w drzewko czarnej magii na przeklinanie, wrogów. Nie, leć. O, chociaż tu widzę, mógłbym jeszcze używać miotu normalnie, żeby gdzieś polecieć wyżej, ale... tam. Jak już lecę, to lecę. Dobra, gdzieś tu jeszcze jest Garrett. Od niego moglibyśmy chociaż questa przyjąć. Jaki kapelusz! O! Kapelusz Lewityka. Nieźle. O, jest strona. Leviosa. I jest klucz Dedala. To ładnie. No niestety nie ma levela jeszcze. Dobra, kluczyku. Ja wiem, gdzie mnie prowadzisz. O, kolejna karteczka. Jeszcze nie ma levela? Poważnie? Gdzie ten klucz? No. Ja pierdzielę, no szedłem już za tym kluczem. O, teraz tu przyleciał. Ta kłódka. No, dawaj. Gotcha. To już który? Łącznie to chyba 5 z 16. Dobra, tutaj... Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Tutaj niewiele więcej. No ja mam. Co chcesz, mordo? Were you calling me, Gareth? I was... After you helped me with that fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing, Wisby-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Wisbys is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Tajemne przejście, w to mi graj! Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Couldn't you have someone buy the dried billywigs things? They're not for sale, and you never know when the cellar's going to be locked. So,
The reliable way in and out is through the secret entrance. Are you asking me to steal from a shop? Goodness, it's not as if I'm asking you to rob Gringotts. Honeydukes is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. They won't be missed. Trust me. Jestem ciekaw, skąd on wie, ile oni konkretnie tego mają. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. Może powinieneś spróbować. I'll need to get those dried billywigs things for Gareth if he's to finish his latest concoction. O, proszę! A one-eyed witch statue shouldn't be too... Proszę, proszę! Klepsydry na punkty. Te duże, ozdobne klepsydry zawierają rubiny, diamenty, szafiry i szmaragdy. Są zaczarowane, aby zliczać punkty dla domów Gryffindoru, Hufflepuffu, Ravenclaw i Slytherinu. O i proszę, teraz wleciała karteczka. Czy Boże, karteczka. O! Revelio. A to fajnie, że Revelio to oznacza. Dwa obok siebie. Tam jest oczywiście posąg, ale nie to mnie interesuje. Nowa lokalizacja płomieni, świetnie. Ale pytanie, gdzie jest kluczyk? Też tą alohomorę bym chciał w końcu sobie odblokować. Zobaczmy, że jest gdzieś na dole. Willita gdzieś wariuje. Skrzynka. O, przejście do tego widzę. Przejście do kuchni. Ale to innym razem. Tutaj. Beczki Hufflepuffu. Aby wejść do pokoju wspólnego Hufflepuffu, trzeba stuknąć w drugą beczkę od dołu na środku drugiego rzędu w rytmie Helga Hufflepuff. Czekaj, w jakim rytmie konkretnie, bo sama nazwa to raczej, sama nazwisko niewiele chyba mówi. Błędne stuknięcie spowoduje odmowę wstępu i oblanie octem. Ciekawy prank, nie powiem, jako zabezpieczenie. Ja bym tam nie chciał cuchnąć octem. Nie, to sprawdzałem przed chwilą. Dobra, czyli w dół. Właśnie znalazłem pokój wspólny Hufflepuffu. Ale ja chcę znaleźć kluczyk do tego miejsca. Tylko on chyba będzie jednak gdzieś tutaj. Jest ziomek, którego szukałem. Jest też to. Zajmijmy się tym przy okazji. 4 i 6, czyli tutaj musimy... O właśnie, Demimoza, a tutaj 6 i 5, czyli tego potrzebujemy, ale oczywiście drugi pytajnik jest na dole. No już go tutaj widziałem wcześniej. O właśnie. Dobra. Mamy jedno, mamy drugie. Otwórzmy zatem drzwi i zanim pogadamy z typem, to spróbuję jeszcze znaleźć ten klucz. O, jakieś biurko zdobyłem do pokoju życzeń i gorszą szmatkę. Trochę szkoda. This looks like the right statue. Now, o, przy okazji właśnie znalazłem też ten posąg. Jest zamknięte. Nie no, to raczej nie ma klucza, bym go znalazł już wcześniej. A gdzie może być klucz? Wyżej? Nie, bo niżej byłem przed chwilą, no to gdzieś wyżej. Raczej go znajdę. Albo przynajmniej powinienem znaleźć. No, gdzieś tu wyżej na pewno jest do zapalenia taka misa ze smokiem. O, jest klucz, proszę bardzo. Dobra, to jak już ogarnąłem kluczyk, no to polecę w takim razie do questa. A misę mogę zapalić zawsze. Kiedy indziej. O, proszę przejście. I co jest tutaj? Jest.
Świetnie. Wow, że to jeszcze zaliczyło wepchnięcie tego klucza, to jestem aż w szoku. 6 z 16. Dobra. Panie Gladwinie Moon. No po to właśnie tu przyszedłem. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. I tam serio staliśmy pół dnia? Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Okay. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will. No, jedno i drugie to samo. Most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes. Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. No, na przykład ja. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. Zwalcz ten strach, no. I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Ja tam pomogę, ale właśnie, co będę z tego miał? Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alohomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh! I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Dawaj mnie, Alohomory! Thank you.
co najlepsze, to jest zaklęcie pasywne, w sensie takie, które automatycznie będzie się na zamki kastowało, kiedy będę chciał je blokować. Okej, czyli na razie znamy tylko pierwszy poziom tego zaklęcia, chociaż nie wiem, jakim prawem tam zaklęcie ma poziom, ale... Siedzę cicho. Alohomora. O! Okej, nie spodziewałem się minigierki. Użyj gałek, aby poruszyć iskry i obrócić pokrętła, aż obie zębatki ustawione są tak, by otworzyć zamek. Dobra, ale co to znaczy ustawione tak, żeby otworzyć zamek? Nie, na pewno nie chodzi o to. Halo? O! Okej. Mam jedną. A, okej. Okej, to będzie dziwna, to jest dziwna minigierka. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is area of the castle after all. To naprawdę bardzo dziwne zaklęcie. W sensie dziwnie zaprojektowane, o to mi chodzi. Revelio. Na razie pusto. To jest też pierwszy level, a zobaczmy. Alohomora. Mam jedną. I mam drugie. Okej, to naprawdę dziwna minigierka. Coś, no ja będzie Alohomora i cyk od razu, a nie, że jakieś minigierki jeszcze będę ogarniał. Okej, tutaj dla was list dla Mirabel od Sirony. Czyli tej barmanki z klubu, czy z klubu, z pubu Trzech Mioteł. Dobra, ta lepiej, żeby nas nie widziała. Kolejna, taka skrzyneczka. Rzucenie Revelio ujawni pozycję wrogów i autorytetów, co pozwoli na przekręcić się obok nich, pozostając w ukryciu. No shit, Shadow. Okej, tutaj. Kolejny jakiś... No może nie list, ale jakaś informacja. Ogłoszenie temat petard niespodzianek. Klucz. Słyszałem klucz. Gdzieś tu jest wyżej chyba. No! Is that so? Co? Ale kurde, nie widziałem jej! No sobie mi na twarz wyskoczyła, no! Ej, ale turbo scam! Próbuję gdzieś tu wyhaczyć ten klucz. A tu jest! Boże! No. Leć tam. Ja pierdzielę, ale tak się dać załatwić. No tak, jeszcze nie mam tego włączonego. Nie mam tego talentu, że mogę biegać mając kameleona. Gotcha. Kolejny żeton. Dla mnie. Revelio. Okej, gdzieś tam na górze. Wyskoczyła mi. O, właśnie. Tam jest Psor Sharp i Psor Wesley. Kolejne, ale nie, tym się będę zajmował za siebie.
Tam kogoś weźmy. W łazience prefektów i w skrzydle szpitalnym. Revelium. No, jak on mnie widzi? Cape flappers that can scarcely tell the difference between Arcanite and Asphodel. Yes, well, it's still early. Perhaps they'll improve. You say that every year, Matilda. O, a teraz nagle się nie ruszają, a wcześniej mi dosłownie wyszli na twarz. Revelio. O, kolejna misja do zapalenia. Ciekawe, czy mogę rzucić Confringo na to? Spróbujmy. W sensie tak, żeby się nie zorientowali na dole. Confringo. No, zorientować się nie zorientowali, ale gra mi niestety nie umożliwia zapalenia tej misy. Bo muszę podejść tak, żeby to centralnie do tej misy wpadło. Trudno się mówi. Nikogo tu nie ma. No co? Co to ma być? Po co ja to zaklęcie rzucam, żeby gościu poszedł w drugą stronę? Ej, jakie to będzie irytujące normalnie szukanie tych posążków. Jej, chyba będę po prostu szukał za dnia i od razu je zbierał, jak tylko znajdę jakiś jeden, bo to będzie irytujące. Jak ja będę tak myślał, serio znowu tutaj? Dziękować. This must be the prefect's bathroom. Alohomora. I wouldn't be a prefect if I didn't. No serio? Super, ja to teraz otworzę i zauważę, co nie? If that were a student, they'd have been sorry. No, chyba że jak robię to, to jestem jakby dla niego niewidzialny i on sobie gdzieś pójdzie. Jest! Poszedł! Dziękuję! Co jest? O Boże, to... ja pierdzielę, tu są typy, a ja się tak wydurniam z wodą. Ciekawe. Nie ma tu nikogo. Nie ma tu nikogo. Idźcie sobie. Łazienka prefektu wyposażona jest w wannę wielkości basenu, którą można napełnić zaczarowanym mydłem i kolorowymi bąbelkami, a także malowidło przedstawiające syrenę. No tu malowidło, a w skrzydle... A Boże, w skrzydle. A w filmie był to witraż. Tu kolejna taka. Proszę. No i kurde, i tego muszę oczywiście ominąć. Więc idź se tamto sprawdź. No, znikaj sam. Okej. Okay. Cyk, płomień, fiu. Kolejna karteluszka. Fontanna z jednorożcem. Kolejny frajer. Pitfalls to send them my way, though. No Jezu, ilu was tu jest? Well, suppose I should begin my rounds now. A to są ci psorowie. Profesor Garlic, Hekat i aktualna pielęgniarka, bo to raczej nie jest pani Pomfrey. Chociaż kto wie. Okej, to mogło być trochę głupie. This year, anyway. I hustled to Hufflepuff myself. What was that? I thought I heard something.
zajęć się, panie profesor. Really? It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human condition. Oh, how's that? Well, all of the teamwork and flying about and the golden snitch. Rather a lot like life, isn't it? Oh, I suppose I should pay credit. Cicho, ciemne. If there ever is one. Ja sam cicho, ciemny. Nie ma mnie. I pięknie. No, to teraz wrócić do naszego kochanego woźnego. Ja mam nadzieję, że normalnie jakby tak się chciał szlajać nocą i tego szukać, to nie będzie tutaj tyle ludzi, bo mnie chyba pochlasta mnie normalnie, jak będę musiał tak cały czas omijać tych frajerów wszystkich. No, wszystkich poza oczywiście profesor Garlic. Ona jest świetna. Nie tylko ona. Skorupa żółwia wysadzona klejnotami. Wielu uważa, że ognistego kraba z Fidżi. Dobra. Dla was opisik został. Chcę to sprawdzić. A jak już tu jestem? Ten gdzie jest? A, zaraz obok, dobra. Ok, 8, czyli tutaj jest 0. Od razu. No! Ja pierdzielę! Boże, zachciało mi się robić zagadkę! Później ją sobie ogarnę. No, a tu już jest pusto, tak więc... dzidujemy. Siema Mordo, mam 3 księżyce, chcesz? Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh goodness, you're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar. And I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. Jakby jeśli chodzi tylko i wyłącznie o te wychogwarcie, to jest ich 10. Ale jeśli o wszystkie w całej grze... Ja pierdziel. To trochę zajmie. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alohomora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. No, minąłem się z jednym na trzeci level, tak więc. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Jeden w tej wieży, o to mi chodzi. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Księżycowa niedola woźnego. No dobra. Ogarnęliśmy to. A sumie na opartego mogę to jeszcze zrobić. Descendium. Bo to nie powinno być nic specjalnie trudnego. Chyba tylko po prostu wejść do królestwa, goodness, zabrać. Who knew this was all down here? Albo i nie. Trzeba przejść przez ten skrót jak Harry. Okej. Okay. To nie. To w takim razie tym zajmiemy się na początku kolejnego odcinka. W tym to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Jeszcze pomyślę, czy dalej będziemy lecieli z fabułą, czy może wreszcie uda mi się wam pokazać mój pokój życzeń. Ale na tym cały czas myślę.
Ale cóż, ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!